prawdziwe zdarzenie, bo mówią, że taki klepot ja jestem. Nie, ja nie klepot. Taki mężczyzna w sile wieku przychodzi do apteki i mówi, proszę pani, sprzedawczyni taka młoda była, proszę pani, jakie macie środki antykoncepcyjne? A ona mówi, prezerwatywy, globulki. A on mówi, to nie mi pani da te globulki. Tam położyła na ladzie, a on mówi, pani, a czym się to popija? Kawą, mlekiem? Czy... Ale ona się tak zawstydziła, no ale klient nie wie, musi mu wytłumaczyć. Mówi, panie, to się niczym nie popija, to się bierze globulkę i się wkłada do pochwy. To nie mi pan dołek, ty pochwę też zaraz kompletuje.